Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Adamo 15. Jak widzicie dzisiaj na ekranie FS15 i testowanie map i modów do FSA 15. Nareszcie jest mapa, to dobrze. Dobrym znakiem jest to, że kombinujecie, coś tam podsyłujecie. Są mapki, chyba nawet dwie dostałem. Wybrałem tą, która oczywiście była pierwsza jako wysłana. Co najlepsze jest w tym, że nie wiem, jak ona się nazywa. No wiadomo, jest w fazie testów, więc może jeszcze nie być nazwana, ale nazwijmy ją Małą Wsią albo coś takiego, bo po prostu nawet jak widać tutaj, no nie ma nic napisane jeszcze, więc jeszcze nie jest dokończona, ale dla mnie jest bardzo fajną małą wioską, małym gospodarstwem, bardziej małym gospodarstwem, bo tu jako takiej wsi nie ma, ale podoba mi się. Nie ma to tamto, chałupa jest jaka jest, musi być. Wiatka, pod którą znajduje się nawozy, oprysk, zboże, więc tu wszystkie nasionka i nawozy można właśnie sobie tu uzupełnić. Fajne pierdełki, czyli kosiarka konna, bardzo fajna sprawa, naprawdę jak możecie zauważyć na moim fanpage'u, troszeczkę Bolek z Arkiem zarazili mnie tym zabawą budynkami troszeczkę i zabawą modelowaniem, skombinowaniem. Tą oborę, którą widzieliście, którą pokazywałem fotki, jest naprawdę w fazie jeszcze ciekawszego dorobienia i myślę, że chyba jutro będzie ta faza finalna tego, którą zobaczycie też na Facebooku. Dodajmy, że weszłem do wiaty drewnianej i o niej nie powiedziałem. Zastanawiam się to, czy tu można tankować. Jako takiej kolizji tu nie widzę. Kwiatki są bardzo ładne. Tutaj mamy trochę miejsca jakby bardziej na maszyny tutaj, żeby sobie postawić. Tu mamy na przykład miejsce na miejsce. Pryzmę tu mamy. Tu mamy tylko typowy przejazd. Trochę pusto tutaj. Naprawdę bardzo, bardzo fajna zrobiona dla mnie. No to mi się podoba. Na przykład brama oczywiście otwierana musi być. O, nawet w tą stronę. Spodziewałem się, że jednak w drugą. Nie wiem czemu, ale miałem takie z... Myślałem, w myślach miałem, bo ten, coś właśnie zrobione, ale nie, jest git, więc jest fajnie. Wolek lubi te kwiatki, dodajmy, lubi te kwiatki, więc na pewno jedna z jego podstaw, którą on używa. Tu jakiś magazyn, zboże, ziemniaczki, może nie otwierajmy tych wrót, przejdźmy lepiej tędy. Trzeba się schylić, ale, o, wysiadł, jest git. O, niestety, bez kolizji drabina, a potrzebuję drabiny kolizyjnej do mojej oboro. Stodoły? Czy obory? Nie wiem, jak to nazwać, no bo z jednej strony pełna obora to nie jest, bo ma jednak swoje... no bo nie jest jednak pełną oborą, tylko tam świnki sobie są w jednym miejscu i tak tyle w tym deseń wychodzi, tak? Nad stropem tu niestety go nie ma. Jest jeszcze poddasze, które będzie użytkowe, bynajmniej w mojej. Będzie bardzo fajnie zrobione. Na razie czekajcie na kolejne fotki lub może zrobię specjalny filmik z oględzin tej oborki. Naprawdę fajna wyszła mi przeróbka, no bo niektórzy z was naprawdę pomyśleli, że sam wymodelowałem tą oborę. Niestety nie. Tą oborę gdzieś tam znalazłem, ale po prostu ona mi się cholernie nie podobała. Po prostu była taka stara, brzydka. A ja jednak lubię, nie wiem czemu, ale lubię wszystko ładne, nowe. Znaczy, no może nie full perfect nowe, ale już na pewno o wiele bardziej ulepszone. Mamy fajny garaż z dachem skośnym. Tutaj mamy też miejsce właśnie na maszynki. Co dalej? Pójdźmy może do obory. Tu mamy oczywiście gnojóweczkę. Oj. Otworzmy sobie wrota, poczekajmy. Naprawdę mi się cholernie spodobało to zabawa właśnie z tymi budyneczkami, modelowanie jakichś ciekawostek związanych z, na przykład z oborą, ale też zobaczycie na fotce lub w odcinku. W oborze mamy oczywiście jak zwykle karmienie, dość dużo krów, zaskakująco. Jakieś stare kurcze bele. Oczywiście w tym odcinku to nie tylko będziemy testować tą moją mapę, która jest przeze mnie no niestety nieznana, bo nie wiem, albo autor podawał nazwę, a ja zapomniałem, albo po prostu jej nie podał. No bynajmniej nie jest tu napisane, dlatego nie będę wymyślał, nie będę zmyślał, bo to nie jest mi dane.
To co? Oglądamy ciąg dalszy, może trochę pobiegamy. Nie bardzo fajne tekstury. Przyznam szczerze, że bardzo fajna podstawa mapy. Widać, że sama mapa była nazwana czysta mapa, więc na czystej mapie robiona. Bardzo fajna i naprawdę podoba mi się. Jest zarąbiście mała, przydatna i myślę, że autor się nie obrazi, jak troszeczkę ją na własne potrzeby zedytuje. Tak mi się zdaje, że troszeczkę tu mojej ingerencji wpadnie i może się kiedyś pobawię na niej, ale to zobaczymy. Fajne pola, lubię takie pola, to błotko nawet jest, tutaj zasiane, tutaj zaorane. Chwilunia. Tak, super, muskwar. Ciekawi mnie tylko jedna sprawa, czy te drzewa, czy to jest tak zwany las? Tak, to powinien być tak zwany las i tak być powinno. No to trochę przytnijmy. Chojoczka. Zawsze to chłopaki robili. Wyjebałem. Nie, no dobrze. Przynajmniej się trochę turla. Stój. Stój, mówię, powiedziałem. Ma się co dziwić, to jest górka, więc... Niestety się będzie turlać. Na przykład zawsze mnie ciekawiło, czy na przykład jak tu utnę, to też spadnie? Pobawimy się trochę, bo fajny las ogólnie to jest. Mały, ale zwinny. Odejdźmy. Beka. Proszę też, że się ciągle... O! Przestało się kołować. Nie, no fajnie. Trochę obciąłem, to będzie frunąć. Ale chciałem sprawdzić, czy to jest naprawdę ten las. Gdy już przyszedłem bliżej i zobaczyłem te właśnie chojaczki, to już byłem... Znaczy, te gałązki, to byłem pewny, że to jest już... Na pewno drzewo do ścięcia. Jak widzicie, już podczas sprzedania w garażu mamy nowe rzeczy. Mamy tylko dwie maszyny, które sobie sprawdzimy. Oraz jedną rzecz, którą dostałem do testowania od jednego z widzów. Nie wiem, powiedział, że to jest jego mod, który tworzył pół roku. Liczę, że to prawda i liczę, że ten mod nie jest wydany. Nie wiem, nie używałem go nigdy. Pierwszy raz go używam, więc zaraz zobaczycie. Z jednej strony trochę koliduje przy panelu IC, jeżeli dobrze to wypowiedziałem. Panel się chyba tak nazywa. Ten, który pokazuje ci myszką, oczywiście, i możesz sobie otwierać na przykład drzwi w środku kabiny. Bardzo fajna tutaj woda. Nie wiem, tu jest. A, bo tu jest dojazd do tej łąki. Bardzo bekowo, bardzo fajnie, podoba mi się to. Trochę jeszcze pochodzimy tutaj, jakieś tu mamy trochę szybciej. Nie, no ładnie, ładnie. Naprawdę, mapa super. Mała, ale zwinna. Tylko jeszcze ja ją podrasuję dla siebie. A że na swoje, oczywiście, sprawy, chyba można wszystko. Takich jeszcze chyba zakazów nie ma w naszej Polsce. Co jak co? Dostałem taki oto kultywator. Przyznam szczerze, że trochę za duży. Nie oszukujmy się. Dla mnie, moim zdaniem, jest za duży troszeczkę. Minimalnie mniejszy, ale okej, jak tam kto woli. Może ktoś lubi. Wyłączmy szybkie bieganie. Całkiem gruby, naprawdę te pazury są piękne. Oraz Ursus 1224 Finn. Przyznam szczerze, nie wiem czemu Finn. Nigdy nie widziałem. Wersja finalna czy coś, nie wiem. Może wyższe takie Ursusy. I'm sorry, ale ja w dużych Ursusach niestety się nie znam. Przyznam szczerze, że aż sprawdzę, czy w ogóle takie są. Niestety nie ma otwierania. Gdzieś tam może jakąś autopomoc sobie weźmiemy. Czy ma tu jakieś dodatki? O, poczekajcie. R, E. No mamy otwierane drzwi. To mi się podoba. Na przykład wchodzenie jest. No i mamy w tym momencie opis tego modu, który właśnie dostałem od mojego jednego z widza. Jest to mod... Nie wiem, jak to nazwać, ale mod, który nam pozwala zapalać, przytrzymając klawisze Numenter, na oczywiście klawiaturze numerycznej. Oczywiście zaciąganie ręcznego, jak widać na załączonym obrazku, i nie mogę ruszyć, tylko niestety koliduje to właśnie z tym panelem IC. Gdy wyłączę na przykład ręczny, to chodzi mi myszka, omijając to. Włączanie prawdopodobnie napędów i blokady osi. Tak mi się zdaje, bo tutaj jest, jak widzicie,
prawym dolnym rogu fruwają takie właśnie znaczki, więc jest to ciekawa sprawa. Dodając już na temat kultywatora, że kręcą się wałki, gdy jest w powietrzu. Niestety musimy ustawić sobie tak kamerę, no i będziemy jechać tak, bo no co, no nic dodać, nic ująć, niestety nie można, więc z jednej strony mod jest bardzo fajny, bo może on na przykład mogę sobie zgasić na przyciski, jednym przyciskiem przytrzymując go długo, odpalam. Bardzo fajna sprawa, ale niestety na spację no nieprzydatne, no bo w tym momencie nie mogę nic zrobić, tak, o. Mogę sobie tylko tak, albo i tak, i nic więcej. Trochę lipnie. Nie wiem, bo chyba nie można było inaczej wyłączyć tego panu Lacy, tylko właśnie spacją. Więc ominijmy to. Ale sprawdźmy w ogóle, jak nam tutaj chodzi. No dobra. No ciągnie. Oczywiście ręcznie działa. To całkiem, całkiem. Na przykład prawdopodobnie niby teraz włączyłem napędy, ale prawdopodobnie to by było wtedy widać tylko gdy wkurza mnie właśnie to, bo ja chciałbym sobie ruszyć kamerą, to nie mogę. Przejedźmy się na jakieś błoto, może na błocie właśnie jeszcze zakupy te. Zdadzą się właśnie takie rzeczy. Fajnie. Chciałem sobie oczywiście zmienić, więc ja naprawdę, super mapa, mi się ona bardzo podoba, no i ciągle tym nie narzekam, bo dźwięki ma grube, ale na kultywator to tak trochę średnio, nie podoba mi się kultywator, trochę nierealnie pogramy tutaj niestety, ale ja szukam błoto, bo będzie chyba coś w tym miejscu błotko było. Niestety nie wiem w którym miejscu dokładnie, tutaj. To prawdopodobnie ku mojemu pechowi to będzie małe błotko. Wyłączymy teraz te nasze no niestety tak, czułem błoto, które niestety nas nie więźnie, grzęzi. O, poczekaj, to może jeszcze coś mówię. Na przykład tutaj teraz bym załączył. Może. I nawet. Rozwala to, że bardzo dobry, bo dobry hamulec ręczny. W środku też całkiem słoko, oprócz taka maska trochę taka średnia, ale fajny mod, ale ja bym wolał jednak zmienić ten tą spację. O właśnie, teraz trzeba, nie można zapominać o tym, że trzeba go jednak zgasić też. Przy tym modzie, tym zabawowym pod względem właśnie blokady osi, włączanie napędów, ręczny i odpalanie, gaszenie. Jedynym dla mnie takim może nie błędem, ale troszeczkę ciężką sprawą jest właśnie ten ręczny na spację, gdyż on koliduje z panelem, ten IC. I troszeczkę niezbytnio mi się to podoba. Więc jeżeli dałoby się to zmienić na inny klawisz, na przykład, nie wiem, num 0, bo od niego mało co jest w 15 ustawione, to byłoby naprawdę fajnie i mod na pewno by zawitał na moim kanale, bo na pewno bym go używał, bo jest bardzo fajny. Ale niestety, gdy koliduje z każdym czynnikiem, który teraz prawie każdy ma właśnie ten panel, no to trochę średnio. Myślę, że Wam się odcinek spodobał, zostawicie łapeczkę w górę. Naprawdę, ja dziękuję tutaj autorowi za podesłanie tej mapki, bo mi się podoba, jest bardzo fajna i ma ta mapka potencjał do bycia bardzo dobrą. Ale super, naprawdę, ktoś chce mieć jedną gospodarkę i parę pól, to miodzie brać i tyle. Tylko czekać oczywiście, jak autor wydają, bo na to czekamy. Tylko jeszcze parę rzeczy tutaj trzeba dorobić, na przykład opis mapy, no ale to myślę, że autor da sobie radę. I ja oczywiście dziękuję wszystkim, którzy podsyłali i podsyłajcie dalej, oczywiście na fanpage, tylko na fanpage z dopiskiem seria.
dużymi literami, najlepiej z wykrzyknikami. Ja Wam dziękuję. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.